Dzień dobry, witamy się w kolejnym vlogu. Staram się, chyba zmienię jednak stronę. Chyba lepiej, co? O, mam poduszki za dupką. Co? A cześć widzowie powiedziałeś? Widzicie? Cześć widzowie. Jak on wszystko wie. Ja wróciłam właśnie z pracy. Byłam po Igora. Tak, mokre te włosy, masakra. Zabrałam dwie paczki. Zaległą z temu. I tutaj kupiłam, bo miałam tam dwie rzeczy takie, te droższe za darmo. Więc sobie wzięłam. Ej, zobaczcie, mam centralnie za krótkie te włosy. Muszę chyba z miesiąc, dwa poczekać, aż będzie taka długość, jaką chcę. Odebrałam okulary, czyli co widzicie? To widzicie. Próbuję sobie tą gwiazdkę. Odebrałam dzisiaj już okulary. No, to mama ma nowe. I mam na to już takie nakładki przeciwsłoneczne. Ważne, że mam je nieporysowane, tak jak tamte. No i niepołamane dzisiaj. Byłam na 7 rano w pracy. Odbiera dziecko takie, wiecie, dość ten. I mi po prostu strąciło tamte okulary, w sensie mi szkło wytrąciło. Mama się wystraszyła, no nie? Myślałam, że fakturę wyślę pocztą. No i jedną tą zaczniemy od tej, i to są perfumy. Ej, naprawdę, odezwało się we mnie jakaś taka sknerość. I stwierdziłam, że nie dam tyle za perfumy. I tak dam, wiecie, dużo. W sensie takim, no bo ale tu mam parę, no nie? Chyba dwie. I Jarkowi wzięłam jedne. Więc tak to wygląda. Mam urodziny, więc może Jaruś się zorientuje, że fajnie by było, mi by było kupić Ceruti 1881. Moje perfumy takie, co na co dzień lubię. Wiecie, tak po prostu na urodziny. No. Mam formularz zwrotu pachnący. Z strony chyba paryskie? A tu mam chyba jakoś ten. Odwiedź trwałość naszego lamskiego bestsellera 340, ale jak to ładnie pachnie. Ja nie wiem, czy to nie jest ten mój? Nie wiem, manifesto 348. Ej, ale co to jest to 340? Good Gear. Ja wiem, dlaczego mi się podoba. To są... Dobrze kojarzę, przecież to są moje perfumy, które tylko myślałam, że te, co zamówiłam. A to jest Carolina Herrera Good Girl. 340. To są moje ukochane perfumy. Mam je przecież, te takie, wiecie, oryginalne troszeczkę i ich nie zużywam, bo mi żal. Nie wiem, dlaczego je poczułam. Moje ukochane perfumy. No dobra, tu mam trzy paczki perfum. No, w sensie dla mnie jedne dla Jarka. Dla Jara mam Savage, jak to jest, młodego kurwiaka. Sorry za słowo, no, ale nie taka prawda. Ej, nie mogę otworzyć. Chyba 50 po prostu wziąłem Jarkowi, bo nie wiedziałam, czy będzie chciał. Tak. Kurde, tak mi żal na rękę, ale dobra. Ładne. Takiego młodego. No, u mnie już będzie jako stary. Uci. Patrz, męskie taty. Taty? Mogę cię psiknąć. Ty, jak teraz, ty. Jak teraz, tak. Patrz, jakie ładne. Powąchaj, tu mam jej rękę. Też będziesz młodym mężczyzną? Już, bo są mocne, wystarczy raz. Powiem wam, że ładne zapachy. Mogę Jarkowi następnym razem za setkę, 104. Ja mam tak. Jedną 50 sobie jakąś na spróbowanie wziąłem, bo już nie pamiętam dokładnie, jaki to jest zapach, a dwa mam spojrzenia. I nie wiem, czy ja nie wzięłam tego Ceruti w końcu. Nie pamiętam. Chyba Ceruti wzięłam. Jedno to moje, bo
Jak to było? Aha, że jakoś tak. No to są moje good girl. Muszę sobie następnym razem kupię, jak te zużyję. No pięknie, już. Ale te sawasz, powiem wam, że ładne. I ja tu mam... Igor, co ty kombinujesz? Proszę jeść. Dzisiaj mój Igor, wiecie, nie ma telefonu, tabletu ani nic, bo musimy porozmawiać. Bo się okazało, że przez tydzień pani myślała, że to mu przejdzie. Leje dzieci. Leje facetów innych. Czy jakiegoś skopał? Nie mogę się przy nim śmiać. A czemu mi tu pisze 12? 529. Pierwsze, znaczy jedno to mam Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent mam. I to jest Libre. Jest jeszcze dużo, no. Ale ci na razie jedno starczy. Trzy. Libre. No to takie... Dupy nie urywa. Dużo jakby taka Lili było. Wiecie, jeszcze musimy poczekać, aż zejdą. Ale te moje, no, 340. Ej, i ma... Trwałość by... Albo mi się miesza, albo już nie czuję. Taka jest trwałość. Dupy nie urywają, no ale zużyje się. Następne, i tu już mam 104, bo to już miałam sprawdzone zapachy. I to są 444. Mam takie opakowania. I 444, moi drodzy, poczekajcie, to będzie na pewno gdzieś tu. Tak, to jest to Celutti, to 444, czyli zapach, który mam w ogóle. Ten Libre to teraz jak tak wyschnie, to takie o. Zobaczmy, czy Celutti dobrze odzorowali. Podobne. Ale to jest dokładnie to samo. No podobne nuty zapachowe, ale czy to samo, to tak wiecie, te Libre to takie. I to też mam Yves Saint Laurent i to jest Manifesto, bo ja Manifesto, ja lata temu je miałam, pamiętam, oryginalne. Wydałam chyba za nie 400 zł. Cieszysz się, że wszyscy wiemy? Cieszę się. Idź kupę, idź. Ej, ale z tą trwałością? To albo... Ej, nie mam COVID-a chwilowego i... Tak fajnie się mocno czuło. Libre mocno czuję. Cerut i czuję. Tego Savage. Aha, bo ja tutaj dawałam. Dobra, zwracam humor. Zwracam humor, zwracam. Dobra, Savage czuję. Ja sobie tu wąchałam, przecież tutaj nic nie miałam. I uwaga, czy mi się wiecie, macie też tak czasami, jak macie jakieś zapachy, nagle was to przekłada takie pu i się budzicie w którymś roku, no nie, jak zamkniecie oczy. Lub w jakichś tam chwilach. Co to był ten zapach? Tak, po chwili. Czy co mam? Już zrobiłeś? Podobny. Libre cały czas czuję. To też, no już... Szału nie ma, dupy nie ubiera. Dupy nie urywa. Boże, co ja mówię? Już? Dobra, zaraz wrócę, bo muszę podeszeć pewnemu panu dupę. Czekaj. Moja wina, moja bardzo wielka wina. No, dziękuję. Przerwę. Nawet mi wczoraj mój szwagier, małżonek mojej przyjaciółki, zwrócił uwagę, że myślał, że ja przyjdę i nagram, jak on pięknie robi pierogi ruskie, ale powiem wam, tak pyszne. Może moje słodze. Przepyszne były.
No i faktycznie zmaściłam. Mogłam to nagrać. A widzicie, tego nie zrobiłam. No. I powiem wam tak, niedziela mi szybko minęła, bo... niedziela mi minęła tak dość mocno szybko. Sobota. Jezu, niedziela mi też pewnie tak minie. Bardzo szybko, ponieważ rano to przyszła moja Asia. Moja stalkerka z żłobka. Zrobiła mi pazury. I mam nadzieję, że mnie nie kłamała, że są ładne. Tylko, że jej się naprawdę podobają. To po pierwsze. No i wyszła, to wszystko szybko ogarnęliśmy część zabawek, bo była z synkiem, więc z Igorkiem zrobili sobie zabawę. Fajnie było, co? Widać, jeszcze wieczorem robiłam pranie, bo oczywiście zostawiono na górze, żeby któryś kot nie miał ochoty tam najszczać po prostu. Tak. Przypomnienia. Nasikać? Tak, no nasikać. I tak stwierdziłam, no bo Igora już w przyszłym roku. Igor, gdzie ty idziesz w przyszłym roku? Do przedszkola. Nie, do przedszkola teraz chodzisz. Może zjedz trochę i za chwilę powiesz. Musiał się całe budzić. No całe sobie włożyłeś. Nic nie wiadomo, co ty mówisz. No i powiem wam, nie nagrywałam, bo potem właśnie pojechaliśmy, byliśmy chwilę u Marzenki. I od Marzenki pojechaliśmy tak do Actiona. Nie robiłam choru, ale Jaruś sobie kupił dywan, bo ja po mojej stronie mam łóżka, dywan, i on stwierdził, że on też tak jednak chce, bo jak wstaje rano, teraz w zimie, to że jego nóżki dotykały ciepłego dywaniku, a nie paneli. Tak. I kupiliśmy, Marzenka chciała tą pufę znów, to je kupiłam. Ja kupiłam, nie wiem, tu, o, tu widać kawałeczek. Asia mi dała jako, to jest Asia Promka, dała mi coś, że jest hel taniej, bo normalnie 120 zł jest, a tutaj był za 80 parę złotych. Też jak kupiliśmy, bo przecież komuś się urodziny zbliżają. I ten, iśmy kupili, a Igor właśnie w przyszłym roku idzie. No to powiesz, że już w przyszłym roku idziesz, czy jeszcze masz pełno w buzi? No. Nic nie mam. Dobrze, gdzie w przyszłym roku idziesz? No do? No ty mi wczoraj mówiłeś. Nie, a po przedszkolu co masz? Będziesz miał za rok? Zerówkę. Już nie pamięta. No. Zerówkę. No zerówkę, tak. A potem po zerówce już co jest? Trening. Szkoła. Trening. No widzicie, żyję treningiem. Właśnie daję wam update, jeśli chodzi o trening. Tu wam zaraz wrzucę. Tylko chciałam wam powiedzieć, że jak jechaliśmy na trening, mój syn tak stwierdził. Jeszcze tak teraz, ten weekend są to takie sytuacje powodziowe. Wtedy jeszcze nic nie było. Nie. Wtedy jeszcze tak nic nie było. Mój Igor tak sobie myśli. Tak idzie i tak, mamo, mówię, no, nie lubię fal. Mówię, dlaczego ty nie lubisz fal? No co, chcesz się utopić? Rozumowanie mojego dziecka. Także brawo. Jak widzicie, ściągnęłam sobie te rzęsy, te bondingowe. Tu jeszcze mam klej, będę za chwilę go rozcieńczać płynem. Poukładamy, no i jedziemy do moich rodziców, gdyż chcemy zostawić po prostu coś. Jak to się nazywa? Chcemy zostawić, no auto musimy zostawić, no bo ten rozrząd trzeba zrobić. Także zostawimy auto, no i żeby z Igorem nie jeździć, tak wiecie, na wieczór, jak on powinien spać. No, zapraszam was na krótkie przerywki tego, jak było na treningu. Chcesz chodzić? Tak. Przestań. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wiecie co, mamy kolejne dni. Dałam ciała, jeśli chodzi o weekend. Nic nie nagrałam, ale powiem wam szczerze, że niedziela mi, sobota zeszła mi bardzo szybko, a w niedzielę to też rano sobie wstali, tam trochę poskładali, no bo chciałam jeszcze tam dorobić parę rzeczy w domu,
No myśmy pojechali po 12 do rodziców moich. No dzisiaj mam ja wtorek i robię sobie Igorkowi drugie danie. Znaczy taką obiadokolację. Tak naprawdę. Bo smażę kurczaka. Długo mam opanierowanego, mące ziemniaczanej, w jajku, w przyprawach, w smażę, było na tłuszczu, żeby dodawać do warzyw chińskich. O, Kuleo robi rozrobotę, tak, jakąś rozróbę wali, gdyż nie dostał chyba jedzenia, nie wiem, dostał. Wydawało mi się, że miałam małą puszkę, a mam dużą ananasa, więc włożymy resztę do lodówki. Chcę dołożyć do Chinki jeszcze plastra ananasa. Przyznam się bez bicia, że dałam dupę, jeśli chodzi o nagrywanie. No. Dobrze, ale patrzcie się. W końcu będziemy mieć nową telewizję, w sensie już nie będziemy mieć Neti, także mam nadzieję, że będzie szybciej przesyłane będą filmy. Chciałam wam pokazać, jakie kupiłam ostatnio. Takie ołabo natepło na... Co to tak rozwalone? No, co to tak rozwalone? Te gruszki trzeba, Jarek, popatrz, co tam jest. I prosiłam Jarusia, żeby mi je dzisiaj przesadził, no ale... Cieszę. Zarobiony.pl nie dał rady. Bo chcę wykopać z dwóch... No te roślinki. I dać po prostu po... wrzosie. I co? No i może będą te dyńki. Za chwilę jedziemy. Do, znaczy za chwilę, Igor zjemy zupę, na 18 jedziemy na trening z Igorkiem. Proszę, wariują. Teraz puszczasz? Ale Igor bardzo chce iść na ten trening, także no, idziemy. Po treningu będzie to od 19, ale musimy, bo to jest jedyny dzień, kiedy jeszcze Jarek ma wolne, a ja mam samochód. Ten większy, bo już jest zrobiony. 1400 zł wyszedł, więc nie tak dużo. I poczekajcie. Wiecie, ja jako stara baba jaram się takimi właśnie rzeczami, że na przykład mogę sobie zrobić ten... Nie wiem mówić, czy mam nowe, wiecie, nowe telewizje w ogóle. Ale wiecie, co mnie zadziwiło? Bo... Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. O, widzicie? O, mój paluch. Tutaj jest nasz dekoder. Że dziwnie chodzi nam odkurzacz. I nagle nam zaczęły też świecić naokoło diody na fioletowo. Gdzie Jarkowi nawet przed podłączeniem mówiłam, że musi mi zmienić, ponieważ mnie denerwuje to, że świeci mi cały czas na żółto. I nie mogłam tego zmienić. Także tu i tu świeci fioletowe. Idziemy trochę wcześniej na ten trening, bo ostatnio... Ostatnio jak byliśmy... Tak? Z Igorkiem sami, to... To co? To już wszyscy byli przebrani i w ogóle... Ponadto rodzice są nie bardzo, powiem wam szczerze. Nie się nie odzywają, ani... Tak? Nic, więc... Igorku, podasz mi ten spadły mi kluczyki. Więc wiecie, rodzice akurat szału nie robią. Czekajcie, sprawdzę. O, mam klucze do roboty. Bo jutro ja otwieram żłobek. Proszę, dziękuję. Ale to też znaczy, że pierwsza wychodzę. I zaczynamy pierwszy. Prawdziwy kot. Pokaż. A bo jeszcze do targowiska musimy jechać. Bo póki mamy jeszcze samochód. A plecak, Igorku? Halo, ty gdzie idziesz? Do piwnicy trzeba z powrotem. No musi wejść. Wrócimy do piwnicy, to tutaj. Na razie też tutaj, no ale na balkon, no nie? Moje dziecko musi plecak wybrać, przecież to jest jego trening. Dobra. Musimy jechać, żeby właśnie zebrać nasze... Tam cztery mamy krzesła. Póki mamy duże auto. Bo tutaj w ogóle rodziny. Co? Ja muszę dać mu buziaka, bo nie wytrzymam bez buziaka. Chodź, idziemy. No już jesteśmy i zbieramy
Co? Po nocach, jak kurwa zaraz będą, że ludzie, że złodzieje. Właśnie się śmiałam, że czy nas ktoś nie będzie łapał. Jak nic nie widać. Dobra, nic. Muszę mu pomóc. Wiecie, jak to się mówi? Biednemu. Zawsze wiatroczy, ale coś tam się udało. Ja dwa włożyłam tu. Jarek dwa do bagażnika. Po prostu tam się nie chciało. Spadliście. Dobra, mamy to. Nie chciało nam się tutaj fotel złożyć z jednej strony, także... Nie. Ten motyw, jak widzicie, do sklepu, po jedną bardzo ważną rzecz. No i tam może trzy takie mniej ważne, ale ta jedna ważna rzecz. I kupujecie wszystko oprócz tej jednej ważnej rzeczy? No właśnie, ja to zrobiłam. Poszłam do Lidla i chciałam przede wszystkim kupić koncentrat pomidorowy do bigosiku, którego Jarek dzisiaj zrobił. No i chciałam jeszcze kiełbę Jaro i takie tam. No to kupiłam mu kiełbaskę, kupiłam mu parówki, bo chciał. I jajka powiedział, no to kupiłam sobie jogurcik i chikę i bułki. To sobie kupiłam. Ale najważniejszego przecież nie kupiłam. I tam jest Lidl. Nie Lidl, tylko Lewiadam. Więc Jarek poszedł do Lewiatana po przecier. Dużym zapomniała. No, wracamy już, jest, powiem wam, taka godzina, jak widzicie. Tak, o, już wraca. Patrzcie, jaki on jest szybki. Igor oczywiście śpi. Kupiłeś przecier? Czy zapomniałeś też? Chciałam zakończyć tego vloga poprzedniego. Znaczy, no dobra, dla was tego vloga, dla mnie już poprzedni, bo w takim sensie, że zaczynam nagrywać kolejnego. Chyba jednak zmienię miejscowe, bo statyw sobie kombinowałam. No i zaczniemy po prostu kolejny vlog od mini hola z Biedry. No, ja się z wami żegnam. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym. Już myślę, że szybciej, że będzie w środę. Wracam do żywych trochę. Do zobaczenia. Buziaki. I pa.